Ciężki przekaz. Przynoszę ciężki przekaz, nienawijany szyfrem od typa, który ciągle przez życie leci driftem. Mam w głowie chore myśli i tysiące demonów. Sam sobie momentami nie jestem w stanie pomóc. Pozwól mi latać. Poznałem wielu speców od wywlekania brudów, tylko brat narzekanie im przychodzi bez trudu. Zamiast ciągle obrażać i nieustannie ranić, pozwól latać, ciesz się naszymi osiągnięciami. Gniewem niewiele zdziałasz, ziomuś, daję ci słowo. Nieraz też próbowałem dojść do celu tą drogą. Chcę wysoko unosić, dłońmi nieba dotykać, a nie upaść z wysoka po raz drugi jak Ikar. Po raz trzeci, a może po raz czwarty nawet. Jesteśmy po pogrzebie Hady. Ja nie robię tych filmików dla lansu. Jak ktoś obserwuje mój kanał od dłuższego czasu na Facebooku, na YouTubie, to jestem człowiekiem spontanicznym. Uważam też jakimś tam w miarę twardym, ale wrażliwym. Chciałem się z wami tylko podzielić dzisiaj taką refleksją, bo później mi się już nie będzie tego chciało nagrywać. Dopiero wróciłem. Dzisiaj pojechałem po Michała, po Ero. Z JWP, też bardzo bliskiego kolegę, Tomka Hady. Pojechaliśmy na cmentarz. Kupiliśmy wieniec, znicze, tak jak wielu raperów zresztą dzisiaj się pojawiło. I o tym chciałem właśnie powiedzieć wam, że fajnie było widzieć, bez zgiełku, bez zamieszania, że tyle znajomych, tyle ludzi się zjechało na pogrzeb Tomka. Była rodzina, byli bliscy, lepsi koledzy, gorsi, tacy co Tomek miał z nimi kiedyś lepszy kontakt, teraz miał gorszy kontakt. Ten kościółek mały, tam gdzie był pogrzeb, miał swój klimat, była rodzina. Tak to wszystko było chyba zrobione, jak rodzina sobie życzyła. W ciszy, w spokoju. Dużo ludzi, których nie widziałem latami, przyjechało. Albo miesiącami, albo latami. Nie będę wymieniał tej ksywek. A to Ero akurat mogę powiedzieć, bo tam z Michałem się znamy już kupę lat i razem żeśmy byli. Potem się pojechali na obiad, on pojechał do domu, ja teraz też już zjechałem. Michał to bardzo też przeżywał. Było dużo raperów, było widać, tak szczerze, szczególnie po mszy, jak żeśmy poszli na ten cmentarz. Na ten grób Tomka Hady była rodzina i było widać taki smutek, prawdziwy smutek. Niektórzy płakali, niektórzy się wzruszali, twarze. No fajne było to w tym nieszczęściu, że ta kultura hip-hopowa łączy, tak? Że to w tych trudnych momentach byli nawet ludzie z daleka, którzy przyjechali. Nie tylko z Warszawy i okolic, tylko naprawdę z całej Polski ludzie przyjechali na ten pogrzeb uczcić tymi niecałymi dwoma godzinami w kościele i na zewnątrz śmierć Tomka Hady jako kolegi, jako rapera. Bardzo dużo wniósł do tej muzyki, do tego gatunku muzyki w PLHH. I to się chciałem wami podzielić taką refleksją, że właśnie ta kultura powinna też jednoczyć ludzi nie tylko w ciężkich chwilach, tylko w ogóle w innych. Ja dzisiaj podałem dłoń trzem ludziom, z którymi mieliśmy jakieś tam niesnacki, ale widząc się dzisiaj na pogrzebie, podaliśmy sobie dłoń, chwilę porozmawialiśmy. To taka osobista refleksja. Smutno, że Tomka nie ma z nami. Ja wam obiecałem, że tam powiem, jak zbiorę te jakieś tam historie, to dajcie mi tam 3 tygodnie, miesiąc czasu. Innymi sprawami się zajmę. A dzisiaj tą właśnie płytę słuchaliśmy sobie jadąc z Erosem. Hada recydywista. Tak jak fajnie mogę jedynie powiedzieć to, co powiedział członek rodziny dzisiaj do zgromadzonych ludzi w kościele, że Hada był w tekstach, czy ogólnie kto go znał, to Tomek tą prawdziwością strasznie też zyskał mój szacunek i myślę, że was jako słuchaczy, że była czuć tą była bezkompromisowość w tych tekstach, ten przekaz właśnie szczery do bólu. On miał tak wewnętrznie, wyrzucał z siebie wszystko za pomocą muzyki. Ja się z tym bardzo utożsamiam, bo też moje kawałki powstawały i powstają, ale tak jakiś tam czas mija, to pod wpływem emocji, dla mnie to na tym polega szczery przekaz, szczery rap.
I Tomek miał ten szczery rap, taki bez tłumika, prosto wymierzony do ludzi. I ten rap jego był pozytywny, nie? Miał kawałki też depresyjne jakieś, ale ogólnie te kawałki jego, jak się odbiera, to pozytywne. On przestrzegał przed pewnymi rzeczami. I szkoda, że go nie ma, i smutno mi z tego powodu. A mówię, cieszę się tym, że zobaczyłem w tym kościele wiele, wiele ludzi, którzy przyjechali specjalnie dla niego. I tak to była ceremonia zrobiona po cichu dla rodziny, dla bliskich, dla znajomych. I to już rodzina zdecyduje, czy wytwórnia, czy tam ktoś tak będzie chciał, to będzie tam ten grób Tomka odwiedzał w tym miejscu, gdzie się znajduje, a niedaleko pod Warszawą. Tomek dzisiaj został pochowany. To chciałem tak powiedzieć refleksyjnie, bo wyrzucić z siebie takie swoje myśli. Myślę, że ta muzyka zostanie jego z nami. A jakieś tam barany, właśnie to jest straszne, co piszą, jakieś tam hejtują, obrażają go pośmiertnie, że dobrze, że zdech, czy tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że te wasze komentarze przeczytacie sobie za, nie wiem, za jakiś czas i sami je skasujecie, bo to, co piszecie, to po prostu jest tragedia. Mógł wam się jako styl życia jego nie podobać, jego rap, ale tego typu rzeczy, które piszecie na internecie, to po prostu krew zalewa. Ja też będę takie komentarze kasował, blokował tych użytkowników, jak jakieś widzę idiotyczne wypowiedzi. Na jego temat, na mój, na innych. Trzeba umieć debatować, fajnie wymieniać swoje poglądy. Jak się nawet z tym nie zgadzamy, po męsku mocno mówić, a nie pisać jakieś bzdury, się życzy komuś śmierci, albo nie wiem, żeby dzieci umarły, albo jakieś tam, no takie idiotyzmy, to już tak mówię poza tym na sam koniec tej relacji. Została muzyka Tomka, słuchajmy. Mówię, i fajnie, fajnie, tutaj wiecie, do kogo mówię, fajnie, że dzisiaj pojawiliście się na pogrzebie. Było to takie oldschoolowe pokolenie raperów, których Tomek znał od 30 ponad lat. No, 20 na pewno. I byli ci młodsi raperzy, i byli producenci. No i wytwórnia, chciałem powiedzieć, bardzo ładnie się zachowała. Wiadomo, w jakiej Tomek był wytwórni. I też widziałem tych ludzi z wytwórni, i też pracowników. A to kawał drogi jest przyjechać. To też był jakiś taki gest fajny, że nie tylko pieniądze, nie tylko biznes, tylko też prywatnie, bez lansowania się tak sentymentalnie, ci ludzie też przyjechali tutaj na uczcić Tomka i uczcić pamięć po nim, i być, uczestniczyć w tej chwili na tym pogrzebie. Taki smutny dzień, refleksyjny. Tyle może dzisiaj. Cześć. A mam nadzieję, że na koniec powiem, że prawda ujrzy światło dzienne, bo nikt nie wie, że to było samobójstwo, i dlatego uważam, dobrą pamięć trzeba kontynuować. To, że ktoś miał kiedyś w przeszłości problemy, próby samobójcze, a teraz był już jakby na samej drodze, miał trasę koncertową ustaloną, miał wreszcie kobietę fajną, dom postawił, wszystko, zarabiał, cieszył się życiem. Co takiego się wydarzyło, że go nie ma, to mam nadzieję, się z czasem dowiemy, ale na pewno to, co mówią media. Na razie dajmy spokój Tomkowi, jego rodzinie. Ja zrobię tylko jeszcze jeden reportaż o tym jakoś pod koniec kwietnia i na tym zakończę, żeby nie kontynuować wątku. Spoczywaj w pokoju, Tomku, trzymaj się. Jest z nami twoja muzyka.